Na skarpie nad rzeką psarką w drugiej połowie XIV wieku z inicjatywy biskupa krakowskiego Floriana z mokrska herbu Jelita, postawiono na wzgórzu murowany budynek z czworoboczną wieżą. W 1410 roku król Władysław Jagiełło spędził w nim dwa dni odbywając pielgrzymkę na Święty Krzyż przed wyprawą krzyżacką. Na przestrzeni wieków kolejni biskupi krakowscy wielokrotnie rozbudowywali bocentyński zamek zmieniając jego funkcję z obronnej na rezydencjalną. W 1789 roku Sejm Czteroletni zdecydował o upaństwowieniu dóbr biskupich, a po rozbiorach Polski zamek służył jako spichlerz, a następnie jako szpital wojskowy w 1815 roku opuszczony zamek przeznaczony przez władze carskie do rozbiórki stał się głównie źródłem darmowego budulca dla okolicznej ludności. Dopiero w 1902 roku obiekt znano za zabytek podlegający ochronie. W czasach współczesnych mury zabezpieczono, tworząc z nich trwałą ruinę. Pozostały jedynie fragmenty ścian oraz 17-wieczny portal bramy wjazdowej wykonany z czerwonego piaskowca. Nad otworami okiennymi widać tarcze herbowe z herbem ślepowron, biskupa Krasińskiego i herbem nałęcz, biskupa Jana Małachowskiego. Z zamkiem związana jest mroczna historia. Kiedy biskupstwo krakowskie objął Jakub Zadzik, w podziemiach zamkowych więził Arianów i Kalwinów. Podobno jednego z nich biskup zamknął w lochach razem z jego heretyckimi księgami i tak długo morzył głodem aż ten je zjadł. Innym więźniem był ksiądz Kazimierz Bełza za ogłocenie kościoła myślenickiego ze złotych ozdób zawieszonych na ołtarzach i przechowywanych w skarbcu.